Nieco ponad 2 miesiące do pierwszych meczów. Przygotowania trwają więc pełną parą. Dziś kilka szczegółów zdradza szef wrocławskiego turnieju. Odbędzie się podobnie jak i w poprzednim w hali Orbita. Mamy nadzieję, że do Wrocławia przyjadą dobrzy zawodnicy, że będzie ciekawe widowisko. Będziemy trzymali kciuki za polskich zawodników oczywiście jak zwykle. No i dużymi krokami zbliża już się ten turniej, prace organizacyjne trwają. Wszystko jak na razie idzie prawidłowo. Podział meczów też jak w roku ubiegłym, czyli zawody główne w Orbicie, a eliminacje w hali GEMU. Chcemy turniej eliminacyjny rozegrać w hali AZS-u na ośrodku GEM. Nawierzchnia będzie wyłożona od nowa, bo nawierzchnia i w Orbicie, i na tej hali musi być taka sama. Takie są wymogi tego zawodowego turnieju. I w sobotę od 13 lutego rozpocznie się turniej eliminacyjny z udziałem 32 zawodników, tak to zawsze bywa, spośród których 4 tylko niestety awansuje do turnieju głównego. Kibice czekają na sukces na kortach we Wrocławiu polskich zawodników. Kilku z nich na pewno w Orbicie wystąpi, może nawet najlepsi. Co do Polaków, rozmowy trwają. Myślę, że zobaczymy tradycyjnie trzon naszej dewiskapowej reprezentacji. Mamy już coraz lepszych młodych zawodników. Oczywiście instytucja dzikich kart, która pomaga młodym zawodnikom, zostanie wykorzystana. Właśnie przekażemy dzikie karty polskim zawodnikom. Na pewno Hubert Hurkacz, na pewno Kamil Majchrzak. Myślę, że zobaczymy Michała Przysiężnego, Łukasza Kubota, Marcina Matkowskiego w deblu. No i sądzę, że duża szansa, że przyjedzie do nas Jurek Janowicz, ale no jeszcze tego nie mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Wrocław Open to jak co roku nie tylko turniej główny. Spore atrakcje czekają też na przykład na najmłodszych tenisistów. Turniej tenisowy trwa przez cały tydzień. Chcemy, żeby towarzyszyło turniejowi wiele imprez dodatkowych. Przede wszystkim mamy na myśli dobro dzieciaków, które grają w tenisa. Jest wiele szkółek we Wrocławiu, wiele szkółek na Dolnym Śląsku. Chcemy, żeby ci najmłodsi miłośnicy tenisa zagrali, najmłodsi zawodnicy zagrali turniej tak zwany Mały Challenger w wielu ośrodkach na Dolnym Śląsku. Ta impreza, ta inicjatywa bardzo wypaliła w zeszłym roku i cieszyła się dużym powodzeniem. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze większa i przysporzy sporo radości młodym tenisistom. Oprócz tego oczywiście różnego rodzaju turnieje towarzyszące amatorskie, także na pewno będzie się działo wiele bardzo ciekawych tenisowych inicjatyw w tym właśnie okresie. Turniej Wrocław Open od 15 do 21 lutego na korcie w hali Orbita. Pierwotnie bal sportowca miał odbyć się 8 stycznia. Impreza została przełożona na kolejny tydzień po to, by mogli się na niej spotkać wszyscy najwybitniejsi sportowcy regionu minionych miesięcy. Bal sportowca na Dolnym Śląsku organizowany jest od dawna. My tą tradycję tak jakby troszkę podnieśliśmy, bo w pewnym momencie ona gdzieś tam została zaniechana. No i bardzo się cieszymy, że w ten jeden wieczór w roku dolnośląskie środowisko sportowe może się zjednoczyć i być razem w jednym miejscu. Plebiscyt słowa sportowego to wybór najpopularniejszych sportowców i trenerów. Głos więc należy tylko do kibiców. Największym osiągnięciem dolnośląskich sportowców w tym roku było zdecydowanie Mistrzostwo Świata walczone przez Piotra Małachowskiego, dyskobola Śląska Wrocław. Jednak póki co w tej naszej liście klasyfikacyjnej Piotr Małachowski zajmuje 4. miejsce. Mnóstwo głosów przychodzi na Karolinę Kowalczyk, czyli sytuacja taka jak w zeszłym roku. Widać, że Karolina ma wielką rzeszę fanów. Zresztą no, też wspaniały wynik, bo to drużynowe Mistrzostwo Europy to też jest wspaniała zasługa, ale widzimy na przykład, że głosują także ludzie nie tylko na tych wybitnych sportowców z pierwszych stron gazet, ale także sportowców pierwszych lig, którzy na przykład awansowali bądź wygrali pierwszą ligę, tak jak było to w przypadku siatkarzy z Wałbrzycha. Także my na razie zachowujemy taki dystans i nie mamy takich konkretnych faworytów, bo wiemy, że wszystko może się zdarzyć. Już są pierwsze potwierdzenia obecności na balu sportowca. Mamy nadzieję, że przyjedzie do nas oczywiście Piotr Małachowski. Wiemy, że będzie kolarz Maciej Paterski, najprawdopodobniej Maciej Janowski, żużlowiec, o którym też nie można zapominać, na pewno Karolina Kowalczyk. Impreza jest dedykowana nie tylko obecnym sportowcom i trenerom, ale też byłym i przede wszystkim kibicom, którzy mogą kupować wejściówki na bal. Tradycyjnie zapraszamy byłych sportowców, czyli Szymona Kołeckiego,
obecnego prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Będzie z nami na pewno Marek Plawgo, Jacek Bocian, Renata Mała-Różańska, cała rodzina olimpijska. Także mamy nadzieję, że dużo tych gwiazd sportu będzie podczas takiego balu można spotkać. Szczegóły plebiscytu i balu sportowca, a też na stronie internetowej Słowa Sportowego i na Facebooku. Przypomnijmy, wielki bal 15 stycznia na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Przyjechało kilkadziesiąt drużyn z różnych krajów kontynentu. W sobotę i niedzielę znów było bardzo interesująco. Jest progres w porównaniu z poprzednim rokiem. Do Wrocławia przyjechało bowiem więcej zespołów. Turniej miał formę zabawy związanej z Mikołajkami, ale sportu na najwyższym poziomie absolutnie nie zabrakło. Liczyliśmy, że przedstawiciele miasta staną sportowo na wysokości zadania, a organizatorzy uczestnikom zapewnią niezapomniany pobyt. Udało się zrealizować i jedno i drugie. Drużyny po ubiegłorocznym sukcesie bardzo chętnie zjechały do miasta. Do nich dołączyli kolejni nowi uczestnicy. Był więc i czas na wspomnienia i czas na wkomponowanie się świeżej krwi. Młodzi ludzie z różnych części Europy mieli też możliwość poznać Wrocław nie tylko z perspektywy stadionu olimpijskiego. W dywizji Open sklasyfikowano 20 drużyn. Pierwsze miejsce dla naszych Girls Stay Home, czyli mieszanki GSH i Wrocławia. Pozycje na podium uzupełnili East Riot i Disc Kick. Piąte miejsce zajęła drużyna KWR Knury z Kamieńca Wrocławskiego. Nagroda Spirit of the Game dla ekipy Lok Stoli. Tytuł najbardziej wartościowego zawodnika turnieju trafił w ręce Tomasza Zatonia ze zwycięskiej drużyny. W zmaganiach kobiet sklasyfikowano 10 ekip. Pierwsze miejsce dla Saxy Divas, drugie dla Whatever, a trzecie dla Troubles. Na piątej pozycji start ukończyły wrocławskie Flowers. Dodajmy, że Spirit of the Game dla Rotante na tytuł MVP dla mistrzyni Feni Gewicz. W turnieju zagrało łącznie 30 drużyn, w tym aż 11 z Niemiec. Standardowo na iglo pojawił się Mikołaj, który rozdawał prezenty od The World Games i kryształowe puchary. Niespełna 600 dni do The World Games 2017. To stało się pretekstem do organizacji Wielkiego Święta Sportów Nieolimpijskich w Pasażu Grunwaldzkim. Centrum było równocześnie areną finałowych zmagań otwartych Mistrzostw Wrocławia na ergometrze wioślarskim. Zmagania też dostarczyły wielkich emocji. W kolejnych kategoriach przy dopingu publiczności wygrywali Natalia Staniów, Karol Gocyk, Agnieszka Staniów, Bartłomiej Dżumiński, Patrycja Sadowska, Hubert Kołaczek oraz Piotr Chomiak i Łukasz Świec. Tytuły Mistrzów Wrocławia za udział w całym cyklu trafiły natomiast do Jagody Figlarz, Krzysztofa Żyławy, Kingi Delimat, Bartłomieja Dżumińskiego, Patrycji Sadowskiej, Jakuba Szymerowskiego oraz Adriana Wiktorka i Łukasza Świeca. Ostatni start w sezonie mają za sobą szachiści, którzy teraz rozstrzygnęli zmagania w odmianie szachów szybkich. Mistrzem został Wiesław Janocha, który po pasjonujących 10-rundowych zmaganiach o 2,5 punktu wyprzedził drugiego, Rafała Guzewicza. W grupie kobiet najlepsza Barbara Kurtyka. W zestawieniu seniorów starszych zwycięstwo Leszka Karnasa. Mistrzem Wrocławia Niepełnosprawnych został Marek Pociejowski, a grupę juniorów wygrał Piotr Marko. Gratulujemy. 5 grudnia poznaliśmy mistrzów Wrocławia w badmintonie. Zawodniczki i zawodnicy musieli rywalizować na dystansie 8 turniejów. Zmagania odbywały się w 7 grupach w podziale na płeć i wiek. I tak pośród młodzików zwycięstwa Aleksandry Wesołowskiej z Milicza i Adama Bogacza z Wrocławia. W grupie juniorów triumfy Agnieszki Skowron oraz kolejny sukces Adama Bogacza. W kategorii seniorskiej zwycięstwa Krystyny Bartoszewicz i Andrzeja Boguty. Na koniec najlepszy senior starszy, a został nim Robert Figiel. Coraz mniej niewiadomych w rywalizacji siatkarskiej. W pierwszej lidze kobiet rozegrano półfinały. Emocji było sporo, bo każdy z uczestników zdawał sobie sprawę z wagi poszczególnych meczów. I tak KRD Elpar, czyli najlepsza drużyna pierwszej części ligi, bez trudów wygrał z Bombardino 2-0, a Nazgule w takim samym stosunku porały się z Drukarkami. W pierwszej lidze mężczyzn jeszcze więcej emocji, bo oba półfinały kończyły się wynikami 2-1. Bikkoplast pokonał Kogenerację, a Drukarze lepsi od XXL Volley. W drugiej lidze panów dwie grupy. Najlepsza drużyna z każdej grała na krzyż z drugim zespołem drugiej grupy. I tak Nowy Dwór wygrał pewnie z Calcium Kamieniec 2-0. I sensacja w drugim starciu Łącznośliwiec kontra Korki. Faworyt niepokonany dotąd zespół uległ Korkom 0-2. Na koniec jeszcze trzecia liga w przedostatniej serii meczów. Na jedną stronę siatki, czyli wygrane po 2-0. Z kompletu punktów cieszą się Invictus Wrocław, Challenger, Sportowy Wrocław, ZS Elektron i Ziba Volley Team. Na koniec zapowiedź tego, co przed nami. 20 grudnia zmagania w Ultimate Indoor. Do decydujących meczów szykują się też siatkarze i siatkarki. 12 i 13 grudnia
czekają na starcie finałowe w pierwszych ligach i pań i panów oraz ostatnia kolejka w trzeciej lidze mężczyzn. Zapraszamy na areny otwartych Mistrzostw Wrocławia.